Ale czekam na niespodzianki, czekam na grzmoty, czekam naprawdę na taki pojedynek dzisiaj, w którym zawodnicy nie będą w ogóle kalkulować. Jeszcze tego mi trochę brakuje, no ale zobaczymy. Może akurat ten pojedynek da nam właśnie te emocje. Narożnik niebieski, Krystian Kawalec, narożnik czerwony, Kasper Chorynecki. Słyszymy, że tutaj jest duży doping dla Krystiana Kawalca. Ciekawe, czy poniesie go to do zwycięstwa. I ruszamy. Runda pierwsza, Krystian Kawalec od razu poszedł ostro, ale został potraktowany mocnym low kickiem. Trochę go chyba zahamował już trochę tym kopnięciem Chorynecki. Ale Kawalec odważnie chce wchodzić w wymiany, nie boi się. Od razu szuka Chorynecki obalenia, co mnie trochę zaskakuje. Dociska swojego rywala do klatki. Czy uda mu się tutaj wykonać skuteczne obalenie? Widać, że Chorynecki jest silny, jednak dość szybko tutaj zamknął swojego przeciwnika na siatce i cały czas jednak... Tak, i bardzo ładnie zahaczył tą nogę i myślę, że zaraz to może... Ale jednak... Tak, mamy kontrolę i... Ładnie to... chciał to obrócić właśnie jego przeciwnika, ale niestety nie udało się. Nie udało się i mamy pełen dosiad praktycznie już w wykonaniu Choryneckiego. No i zobaczymy, czy wykorzysta tę pozycję. Tak, to jest najlepsza pozycja w MMA, więc tutaj tak, będzie miał problemy Kawalec, bo mamy tu 2 minuty tak naprawdę w tej pozycji. Jeszcze wyklucza, jeszcze... może będzie krucyfiks nawet, bo wykluczył już prawą rękę Kawalca, jest blisko krucyfiksa, a jeżeli to się uda, to 1,5 minuty na wykończenie rywala przy tej technice to jest ogromna ilość czasu. Tak, myślę, że teraz no, nie będzie chciał go wypuścić tutaj z tej pozycji. No nie, na razie Kawalec się trzyma, na razie Kawalec jeszcze daje radę, no ale zaraz tutaj jeszcze może wyciągnąć rękę i możemy mieć zaraz jakąś balaszkę i właśnie chyba to się dzieje, czy uda się uratować Kawalcowi, może być problem. Wyciągnął tą rękę, ale czy tylko na chwilę? Chyba będzie koniec walki, takie mam wrażenie, bo zaraz może tę technikę dokończyć. Nie, jeszcze Kawalec się trzyma. Jeszcze Kawalec twardo się trzyma, no jednak chyba daleko do poddania. Tam nie jest dobrze wykręcona ta ręka. Teraz głośny doping dla Kawalca. No Kawalec, jeśli wyjdzie z tej pozycji, to może mieć dobrą pozycję do dalszej walki. Ale tutaj widzę, nie odpuszcza. Ale chyba to się nie uda i brawo Kawalec, wyszedł z tego i teraz on przejmuje inicjatywę. Na pewno Chorynecki trochę stracił sił na te próby poddań. Dlatego Kawalec teraz może pozaznaczać trochę w tej rundzie i kto wie, jeszcze może przychylić na szale na własną korzyść w tej rundzie. Chociaż na razie brak aktywności z góry i tutaj trochę to może zadecydować. Tutaj sędzia upomina, nie może się trzymać, nie może tak robić, nie może wkładać tam palca, zaraz zostanie ostrzeżenie od sędziego. Bardzo już teraz mocno zaklaskał w jego stopę. Mało tych ciosów w wykonaniu Krystiana Kawalca. Mam obawy, że może być tego za mało, jeżeli chodzi o ogólny rozrachunek w całej rundzie. Tak, tutaj Kawalec przetrwał tą próbę tego poddania, ale nawet jeśli nie był w stanie niestety później już nic zrobić z dominującej pozycji. Za mało jednak, za mało i moim zdaniem jednak to jest to zdecydowana runda, mi się daje, dla Kaspra. Później cały czas starał się na konsekwencje znowu to założyć, ale moim zdaniem jednak niszuje, że Krystian Kawalec mimo wszystko udało mu się to obrócić na swoją korzyść. Dokładnie, no i ruszamy, runda druga. Krystian Kawalec znowu od początku chce wywrzeć presję. Podobnie było w pierwszej rundzie. Oj, dostał teraz prawym od Chorynieckiego, ale również Chorynecki oberwał. Tam na odchodne dostał middle kicka. I też trafia tutaj Chorynieckiego Kawalec. Mocne te uderzenia. Dobre wejście w rundę zawodnika AK Champion. Stara się wywierać presję, stara się zamykać swojego rywala na klatce. Myślę, że Krystian Kawalec trochę poczuł krew w tym momencie, ale moim zdaniem Chorynecki jest zawodnikiem troszkę bardziej obitym i tutaj to doświadczenie może o tyle szaleć, że... Tak, tylko mam wrażenie, że Chorynecki... Przyjmuje to wszystko właśnie na gardę w tym momencie. Mam wrażenie, że Chorynecki trochę sił stracił przy tych próbach poddań i nie wydaje mi się, żeby był w dobrej kondycji obecnie w tej rundzie. Lepiej wygląda Kawalec.
Być może. Myślałem, że po prostu czeka, że jego przeciwnik się wystrzela, ale to też może być kwestia właśnie tego, że już stracił sporo sił w tej pierwszej rundzie. Przypomnę, że Horenecki narożnik czerwony, Kawales narożnik niebieski. I teraz ładna wymiana. No Kawales naprawdę w tej rundzie mi się podoba. Wywiera presję, dużo więcej robi niż Horenecki. Horenecki dużo mniej aktywny. To prawda, chociaż większość osób nagląduje na gardzie. Tak, ale praktycznie Horenecki nie wyprowadza zbyt wielu ciosów, więc i tak czy siak wydaje mi się, że tutaj i kontrola środka oktagonu i presja po stronie Kawalca. Co również będzie skutkować na kartach sędziowskich, myślę. Nie, naprawdę, Horenecki spuścił stonu po pierwszej rundzie. Widać, że oddycha dosyć głęboko, dosyć mocno. Kawalec lepiej wygląda. Dużo lepiej. Widzimy, kolejny raz atakuje Horeneckiego. Horenecki ma kłopoty. Ucieka cały czas od ciosów. Widać, że problemy z oddychaniem, a Kawalec idzie do przodu, naciera. Bardzo ładnie zaczyna to wyglądać po stronie Kawalca. Jeszcze trochę celności by do tego dodał i będzie naprawdę dobrze. Dwie minuty za nami w tej rundzie. Tak, bo coraz śmielej, że tak naprawdę atakuje w tej stójce. Tak, ale Horenecki nie odpowiada za bardzo, tak naprawdę jakby faktycznie opadł z sił. Zupełnie inny zawodnik jak w pierwszej odsłonie. Na to wyglądam. Myślałem, że po prostu czeka na jakąś dogodną okazję, przyjmuje wszystko na gardę, żeby skontrować, ale rzeczywiście... No i widzimy, szuka obalenia, no i zobaczymy, ile Horenecki będzie w stanie zrobić z tej góry, no bo tutaj to też będzie istotne. W stójce przegrywał. I to tak nawet powiem, że zdecydowanie w tej rundzie. Ale no wszystko dość sprytnie, widział, że... Ale widzimy, Kawalec przesuwa się do siatki, zaraz będzie próbował wstać. Coraz odważnie atakował Krystian Kawalec, więc wszedł w tempo Kacper Horenecki i po prostu go obalił. Oddaje plecy Kawalec. Właśnie oddaje plecy. Ale na razie i tak nie ma zbyt wielkiej aktywności w wykonaniu Horeneckiego. Zobaczymy, Horenecki znowu będzie próbował poddać. Wydaje mi się, że to nie ma większego sensu. I bardzo ładnie teraz na tym rozerwaniu Kawalec zasypuje ciosami Horeneckiego, zaznacza tę rundę. Brawo dla Kawalca, jak dla mnie, po dwóch rundach 1-1. To obalenie nawet wydaje mi się, że nie zapunktuje aż tak bardzo, bo wiele tam Horenecki z góry nie robił. Według mnie przed ostatnią rundą mamy naprawdę ciekawe rozstrzygnięcie. Czekamy, kto wygra tę rundę, według mnie wygra całą walkę. Myślę, że też tak będzie. Teraz zobaczymy, któremu z zawodników zostało więcej sił w tej trzeciej rundzie. Albo więcej charakteru. Dokładnie, zobaczymy. Możliwe, że tu charakter nam zdecyduje. I ruszamy. Trzecia runda. Krystian Kawalec, Kacper Horenecki. Przypomnę, Kawalec niebieski narożnik, Horenecki czerwony. I Horenecki znowu od początku za podwójną gardą. Tak jakby bliżej siatki na Kawalec cały czas. Presję, cały tak. czas presja, cały czas dobry oddech i cały czas kondycyjnie tutaj wygrywa z Horeneckim. No i widzimy. No stawiam, że Horenecki znowu będzie gdzieś szukał pewnie obalenia, bo w tej stójce przegrywa. Gdzie wydawało się, że ta stójka to może być płaszczyzna, w której to Horenecki będzie miał przewagę. Pamiętamy jego nokauty. Ale może rzeczywiście tej pierwszej będzie za bardzo się spompował. Chyba tak. Teraz widzimy tego skutki. Chyba tak. Próbuje takimi pojedynczymi ciosami Horenecki gdzieś uderzyć Kawalca. Teraz Kawalec obala Horeneckiego. Brawo, Krystian Kawalec. Zaskoczył tutaj tym obaleniem. No i zobaczymy, jeżeli będzie w stanie skontrolować rywala, no to kto wie, czy Kawalec tym obaleniem sobie nie wygra tej walki. Dwie minuty do końca. Mocny doping dla Krystiana Kawalca. No chyba mu to naprawdę pomaga, bo tych sił witalnych ma dużo. Widzimy krótkie ciosy Kawalca. Chcę zaznaczyć aktywne, żeby czasami sędzia nie podniósł tej walki. A kto wie, Horenecki broni się za podwójną gardą. Kawalec może zaraz zacznie zasypywać go ciosami. Dociska tutaj swojego rywala do klatki. Próbuje tam chyba złapać rękę Horenecki. Musi na to uważać Kawalec, żeby nie dał się złapać w jakieś poddanie. Myślę, że w tej chwili Horenecki o tym tylko myśli, bo nic innego mu tak naprawdę nie zostało. Narożnik Kawalca, żeby właśnie szanował pozycję, jednak zaznaczał tą swoją obecność tutaj z góry i jednak zadawał te ciosy. No narożnik myślę, że wie, że tutaj Kawalec tą rundą może przechylić, ale na swoją korzyść w tym całym pojedynku. Bardzo dobrze bije, no tak, o to chodzi, aktywność z góry.
próbuje jeszcze cokolwiek wymyśleć Korynecki, ale wydaje mi się, że z tej pozycji bardzo ciężko będzie mu cokolwiek zrobić. I sędzia podnosi tę walkę do stójki, więc będziemy mieli jeszcze pół minuty, mam nadzieję, mocnych uderzeń. Czy coś się zmieni? Ja myślę, że Kawałek będzie chciał tylko zaznaczyć tutaj swoją zwycięstwo. No nie powinien ryzykować, bo on tę rundę ma na swoje konto, jeszcze będzie próbował obalenia. Ja myślę, że wygląda właśnie na zawodnika, który chce to jednak jeszcze podkreślić. Tak, tak, ale myślę, że tu trzeba po prostu stabilizować pozycję przy klatce, nie dać się zaskoczyć niczym. A widzimy, tu próbuje Korynecki jakieś podanie, ale nie zdąży. Czas. Koniec walki, naprawdę ciekawy pojedynek, wyrównany pojedynek. Aczkolwiek mam wrażenie, że te dwie ostatnie rundy to karducha, kondycja Kawalca zadecydowała o tym, że to jego ręka pójdzie w górę. No, ale poczekajmy na decyzję sędziów, bo to chyba jedna z bliższych i trudniejszych do wytypowania walk na tej gali. A sędzia na środku, zaraz zobaczymy, kto zwycięży w tym pojedynku. Szanowni Państwo, jednogłośną decyzją sędziów walkę zwyciężył Krystian Kawalec, AK Champion! Wielkie brawa dla Krystiana Kawalca. Tak jak myśleliśmy, dał radę, wygrał zasłużenie, w pełni zasłużenie. A teraz, tak jak wspomniałem, Rafał Buczek i Oleksander Rewienko.